Hello. Hello! Po dłuższej przerwie, jak widać, wracamy z nowym odcinkiem. Dokładnie. I mamy nadzieję, że ten odcinek będzie się Wam podobał tak bardzo jak odcinki z tej serii. Bo nagramy odcinek z Sisi. I to będzie nasz główny gość tego odcinka. Ostatnio dodaliśmy vloga, ale to było z wakacji, no długo nas tu nie było. Ale mamy nadzieję, że częściej nas będziecie tu widzieć. Dokładnie, bo mimo wszystko mamy ciekawe rzeczy do powiedzenia i ciekawe rzeczy do pokazania. Zatem zapraszamy Sisa! Chodź tu! No i ta nasza księżniczka, jak już widzicie, jest taka duża dziewczyna. Sisa? Bardzo dużo osób pisało właśnie, żebyśmy robili filmiki z nią. Wolicie oglądać ją, a nie nas, więc dlatego z nią nagrywamy. Więc zrozumieliśmy, że jeżeli my nie będziemy gwiazdami, tak jak mama Jerry, Kris Jenner, to stwierdziliśmy, że zrobimy z niej Kim Kardashian po prostu. I ona będzie naszą gwiazdeczką. No i zobaczcie, jak urosła. W tamtych filmikach poprzednich widać, jaka ona była malutka, a teraz to taka baba. Takie bydle, wiecie, ile ona waży? 2 kilo. Popatrzcie na nią, ona jest taka duża od ostatniego razu. Wymyśleliśmy, że po prostu nagramy taki casual odcinek. Pokażemy wam jej nowe rzeczy. Ona ma nawet swoją komodę z ubraniami i tak dalej. Pochwalimy się również jej umiejętnościami. Myślę, że bardzo mało psów zna taką sztuczkę jedną, jaką ona potrafi. Powiemy mniej więcej, jak ten rok z nią wyglądał. Chcielibyśmy przypomnieć o najważniejszym. Abyście lajkowali, abyście subskrybowali, zostawiali komentarze, tak, i dzwoneczkowali, żeby być na bieżąco. Jeżeli nie z nami, no to z naszą córeczką piękną. I przypominamy o naszych Instagramach, ale również TikToku, bo jesteśmy teraz TikTokerkami. Tak. Dodajemy tam bardzo często i Sisi jest już w swoim ulubionym miejscu, swojego ulubionego człowieka. Ona po prostu na rękach zamienia się w aniołka, a jak się tylko odstawia ją na ziemię, to jest diabełkiem. Tak. To może zaczniemy, żeby się stąd nie ruszać na razie. Od tego po prostu, jak to wyglądało przez ten rok. Czyli sprawy zdrowotne. Bo wspominaliśmy o tym, że ona miała problemy na samym początku. Problemy te wynikały jakby nawet nie tyle z tego, że ona miała te problemy, ale one się pojawiały również dlatego, że... Weterynarz nas naciągał po prostu. No. I jakby ona jest... ona ma problemy z tchawicą. Ma od urodzenia. Z tego, co nam się... z tego, co się wydaje weterynarzom, że ma zapadającą się tchawicę. Co jest bardzo często u Chihuahu. Pomimo, że sugerowaliśmy się opiniami i dobrą hodowlą, to takie przypadki mogą się zdarzyć wszędzie. No my z tego powodu naszej hodowli nie polecimy nigdy, ja nie polecę. Ja również. Ale niby też, jest dobra, więc... Ale też nie chcemy właśnie, wiecie... robić złej reklamy. Tak, i zrzucać jakby wszystkiego na winę hodowli, bo no po prostu takie incydenty również się zdarzają. No i jeździliśmy do weterynarzy tak naprawdę kilka miesięcy. To często było tak, że jakby ona miała większe problemy. Z wizyty na wizytę, jakby... Przez leki. Niby coś tam się polepszyło, jakiś procent, a później pogarszało kolejne więcej. I to jakby było takie błędne koło, które się non-stop powtarzało. Tych weterynarzy wyszło strasznie dużo. Po podsumowaniu to w sumie więcej niż połowa takiego psa. Więc tragedia. Tego weterynarza już zmieniliśmy, pomimo, że też jeździliśmy do niego z polecenia. Jeżeli będziecie mieli pieska albo macie pieska, żeby nie skupiać się na jednym weterynarzu, bo wiecie, jeden rabin powie jedno, drugi rabin powie drugie. I żeby zrobić takie, wiecie, rozeznanie w tej kwestii, no bo nie wszyscy są wszystko wiedzący. I też nie wszystkim można ufać w 100%. No a co do takich większych rzeczy z nią? W grudniu przeszła sterylizację. W ogóle rewelacyjnie przeszła tę sterylizację. Tak naprawdę na drugi, trzeci dzień ona już prawie chciała biegać. Wiadomo, że my jej troszkę zakazywaliśmy. Sterylizowaliśmy ją, bo była już po pierwszej cieczce. Nie planowaliśmy od samego początku jej rozmnażać, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tym, że to by był po prostu psychiatryk oddział zamknięty. Nie, i my byśmy również po prostu z tym wszystkim. Mówi się, że lepiej wysterylizować suczkę, jeśli się jej nie rozmnaża, no bo tam mogą być te macicza, uchronić ją od urojonej ciąży. Co do zdrowia, no to w zasadzie nie ma nic więcej. Przy okazji sterylizacji miała usuwanego też szkła, bo jej jeden nie wypadł, ale już teraz ma hollywoodzki uśmiech. Myśmy się śmiali tak troszeczkę, podśmiechywali, że wiecie, że daliśmy ją do obcych ludzi, ona poszła spać i obudziła się bez puni i bez ząbka.
No, ale co do tego, to naprawdę wybraliśmy super weterynarza, świetnie wykonany zabieg. Bardzo profesjonalnie, pomimo tego, że oczywiście my jako ojcowie się bardzo stresowaliśmy i już od tygodnia przed przechodziliśmy nasze katusze, to wszystko zakończyło się bardzo dobrze, a bardzo istotna rzecz i taka niefajna jest taka, że im mniejszy pies, tym trzeba bardziej precyzyjnie podać odpowiednią dawkę narkozy. Co wiąże się z tym, że mógłby piesek się nie przebudzić. Ale Sisi nas bardzo kocha i chciała z nami żyć. A i co do stanu zdrowia, w sumie to nie ma co więcej zanudzać. Przejdziemy na podłogę do jej królestwa. I pokażemy jej królestwa. Sisi królestwo. Generalnie uzależniona od łóżka. Dokładnie. Ona jedyne, ona nie je na podłodze, ona je na łóżku. A jak chce w ogóle się jej mówi spacerek, to ona tak reaguje. No, ona nienawidzi chodzić na spacery. Tak, to jest po prostu pies łóżkowy. Jak my przychodzimy na przykład do domu, to ona tak się patrzy na łóżku, zakrywa głowę i odchodzi, żeby tylko jej nie brać na spacer. No, ale taka już jest. Trzeba ją zaakceptować i pokochać. Jak widzicie, Sisi dosłownie ma tutaj swoje królestwo. Tutaj ma swoją palmę, swoje zabaweczki piękne, które uwielbia. I tutaj są schodki. Chodź szybko do mnie. No, chodź szybko. Chodź szybko. Hop. Chodź szybko, chodź dam witaminki, chodź dam witaminki. Nie dam tak naprawdę, tylko tak, że łamię ją, żeby zeszła. Mądra Sisa! Teraz może krótko o jedzeniu. Jak widzicie, jest talerza, bo ostatnio pobiłem jej miskę i zapomniałem kupić, a byliśmy wczoraj w galerii. No, ona je psi bufet najchętniej, czyli mokre i suche, to cały czas teraz w paleo wołowinkę. Próbowaliśmy z wieloma karmami mokrymi. Typu piesotto, meatloaf, ale generalnie to nie przepada za tym i je psi bufet wołowinkę najchętniej. Dokładnie i jak widzicie, Sisi jest na tyle specyficznym pieskiem, bo inaczej tego nie można nazwać. Ona bierze to jeden kawałeczek, bierze na dywanik, bo to jest jej miejsce jedzenia i odchodzi. I tak robi w kółeczko, i w kółeczko, i w kółeczko. I ona je tylko przy nas. Sama jak jest na przykład, to jest depresja. Tak, to jest po prostu... A teraz widzicie, siedzimy z nią i je. Zaczniemy od najnudniejszej chyba. W sensie, to generalnie jest tak pół śmiechem, pół żartem ta komoda, ale no są tu jej rzeczy. Nie wiem, co wam tu pokazywać. Ta zabawka, Monika ją kupiła dla niej i popsuła ją w jeden dzień, dlatego jest schowana. No i ma tutaj chowane zabawki, które po prostu psuje. Ale teraz... przejdziemy do jej garderoby. Kupiliśmy jej w ogóle coś takiego. Ładne, prawda? Boi się tych misek i jest tych różowych, starych. No to jest Sisa. No to jest ubranek, których być może nie widzieliście. Jak była sterylizowana, to panie dały jej taką galaktyczną. To jest naprawdę pięknie w tym tak, wyglądała. I mówili gwiazdeczka i w ogóle, no to jest generalnie adekwatne do niej. No i tu są wszystkie nowe ubrania, będziemy robili przebitki, jak Sisi będzie pozowała. Jak widzicie, tutaj Sisi jest ubierana w jej arystokratyczny płaszcz. Ona po prostu w tym... Ten płaszcz jest minimalnie za duży. Nie jest, jest dobry. Po prostu on... albo dobra, niech będzie. On jest taki oversize'owy nieco. Sisa? Parufa. Dawaj, trzeba cię pokazać. To jest jej kurtała. Wszystkie w ogóle te ubranka są z Shein. Tak? To było jedno z najładniejszych ubranek, jakie kupiliśmy, ale na Shein wszystko jest dla piesków zawsze za duże, a to jest za małe i troszkę nad tym ubolewaliśmy. Bo na skarbek nam podrósł. To jedynie nie jest Shein, tylko z Pepco mama jej kupiła na święta Christmas taki time. Prezent. No w tym wygląda przesłodko. Była. Ona codziennie miała inne stylizacje na święta. Idę od przodu. A potem? A może zrobimy po prostu tak, że... O Jezus Maria, Michał, gdybyś ty to widział. To jest drugi sweterek, na który jest już troszkę za mała, ale na... Za duża. Tak, za duża. Od świąt urosła, no ale jest cute i nie wiem, może za rok jeszcze jako tako się wciśnie w to.
To jest moja ulubiona bluza. I love my dad. Ale jest troszkę za duża jeszcze na nią. Ona wygląda jakby za karę, to wszystko. No bo jest to za karę. No i tutaj jest sukieneczka z kokardeczką. Ją miała założoną na Wigilię. Jest piękna. Biedactwo. Teraz przejdziemy do na pewno najśmieszniejszej części. Sisi będzie wam pokazywała swój catwalk. Bo ja zakładam buty. I te buty są gumowe. Ona w nich nie potrafi chodzić, ale ma takie materiałowe. Dokładnie. I radzi sobie rewelacyjnie. I nie wiem, czy to jest po prostu zdolność Sisi, ale ja podejrzewam, że ogólnie psą ciężej jest chyba w takich plastikowych, takich wiecie, z tworzywa sztucznego. Ciężej nich jest schodzić, a tych materiałowych chodzi naprawdę 10 na 10. A tak prezentuje się nasz indyk w święto dziękczynienia. Sisa. Jak coś to spokojnie, nie zakładamy jej tych butów, bo ona autentycznie nie potrafi tak chodzić. Ona po prostu chcieliśmy wam pokazać. Dokładnie. Tak wygląda nasza psineczka w tych oto bucikach. Chodź tu Sisa. Ale marda ogonkiem to nie jest najgorsze. Tak. Mądra. Mądra. Dobra, ściągamy. Łapki. No i w Half Price kupiliśmy jej takie szelki z tym, ale my nie jesteśmy w ogóle zwolennikami szelek i nie zakładamy jej tego, wolimy zwykłą smyczkę, pomimo że dla małych piesków niby lepsze są szelki, ale ona sobie super radzi w zwykłej obruszce i smyczce. I ta szafka jest skończona. No i ostatnia szafka, w której tak naprawdę nie ma nic ciekawego oprócz mat, ale Sisi nie sika już na maty, tylko stwierdziła, że po prostu z dnia na dzień stwierdziła, że p***o i sika na dworze. Nie, za nic w świecie nie da się jej przekonać, żeby sikała na maty. Wiem, że niektórzy by się z tego cieszyli, ale nam było bardzo wygodnie na matach. A zresztą ona nie lubi chodzić na spacery, więc nie wiem, o co chodzi. Tutaj są jej rzeczy typu witaminy i tak dalej. Tutaj są jej smaczki. I najbardziej lubi to. To jest kaczucha z Alpha Spirit. One mają dobry skład. No i to. To jest generalnie to samo, tylko to są takie małe, a to są takie... No i w zasadzie tutaj jest jej stare legowisko i nic więcej. Tutaj jak widzicie mamy jej kojec, legowisko, ośmiorniczkę i taką playmatę, na której ona ma po prostu, jak zauważyć można, takie smaczki. No raczej nie można zauważyć, bo są małe. A ja myślę, że można, jak pokazałem. Ośmiorniczki nienawidzi. Dosłownie, ona w ogóle, dla niej ta ośmiorniczka kompletnie nie istnieje, prawda Sisa? Z tej maty korzysta na takiej zasadzie, że jak się na nas obrazi na łóżeczku, że jej na przykład przestaliśmy rzucać w przeciągu 5 minut, to jest niedopuszczalne, to ona schodzi, pokazuje jak się buntuje i wyżera je stąd. Co do tego jej legowiska, to jak najbardziej je uwielbiam. To już jest chyba trzecie nasze w tym stylu, bo dwa się rozpruły. Dokładnie. Ale rozpruły się przez naszą winę, przez pralkę, tak, bo my pierzemy to dość często. I również są z Shein. To tak. Te legowiska wszystkie były z Shein. My staramy się kupować tylko pluszaki, bo ona... pluszaki o dziwo... No na przykład ten. Ten i są jeszcze takie szczurki CK. Dokładnie. One są niezniszczalne. Ona w ogóle nie, ona reaguje na słowo szczurek. Szczurki są zniszczalne, ponieważ zniszczyła ich parę, ale ten pies, no. Ten my go nazywamy pies. O, patrzcie. Sisa, gdzie jest szczurek? Sisa? Tam ma swojego malutkiego misia, tutaj jest jej pudełko z chrupkami i to jest jej skarb, to jest ser himalajski dla psów. Jest dobry na czyszczenie ząbków i no jako taki smaczek w ogóle, my jej dajemy jak zostaje na długo sama lub się z nią nie bawimy. No a tutaj mamy jeszcze takie o z jej smaczkami i w zasadzie to już tyle. Zgłodniała! Teraz jest święta w chwila, w której my zawsze z Michałem milczymy i nic nie mówimy, nic nie robimy, bo Sisi je. I naprawdę, my w takich momentach staramy się być jak najciszej, jak tylko można, żeby ona tylko jadła, bo ona ma po prostu odklejenia odnośnie jedzenia. Raz na przykład je cały dzień, a raz robi sobie praktycznie głodówę na cały dzień. No. No i co? Teraz pokażemy jej sztuczki. Generalnie nie umie zbyt wiele. Ale umie takie, jakich nie jeden pies w życiu nie był w stanie się nauczyć. Sisi, chodź tu.
weszła na łóżko. No Sisi, chodź tu! Chodź! Chodź tu. Uwaga, Sisa, siad. Siad. To był produktywnie spędzony rok. Gdzie popełniłem błąd? Ciska? Siad? Mądra. Proszę. Masz tutaj smaczka. I teraz przejdziemy do bardziej hardkorowych sztuczek. Cisa? Siad? Łapki? Siad? Siad? Mądra. Jak widzicie, jesteśmy już przy 66% takiej umiejętności. Ale my też nie robimy z nią jakoś dużo sztuczek. Generalnie ona nie lubi komendy leżeć. Tak, ale lubi jeszcze tą. Uwaga. Łapka. Druga. Łapka. Druga. Pięknie, mądra. Ale jeszcze została jedna najważniejsza sztuczka. Na koniec oczywiście. Ja myślę, że słoń w cyrku tego nawet nie jest w stanie zrobić. Ale nasza Sisa Sis jest. Uwaga. Niech przełknie tylko. Sisi, daj co łuska. Daj co łuska. Tak, normalnie ludzie stwierdzają, że to jest obrzydliwe i ohydne. Dla nas nie, ponieważ to jest nasza córeczka. I jak ona nam daje całuska, to jesteśmy najszczęśliwsi. Ale naprawdę ona reaguje na daj całuska, tak. I daj buziaczka. Daj całuska. No i to koniec w sumie jej umiejętności. Ale jakie umie za to? Łapki, dawaj łapki. Myślę, że nie jeden pies, a patrzcie po łapkach. Daj całusa, daj całusa. No i całus i łapki naraz. Ona musi sobie podjeść. Najbardziej musi podjeść na stresik. Tak, na stresik, jak ona się czymś stresuje. Albo zawsze, jak chcemy ją wziąć na spacer i mówimy spacerek, to ona wtedy się jak ropucha jakaś rozkłada na ziemi i za wszelką cenę stara się, aby nie doszło do spaceru. No i w sumie z dzisiejszego odcinka byłoby prawie tyle. Ale będzie jeszcze ostatnia scena, jak pójdę z nią na spacerek. Zobaczycie jej outfit, jej streetwear, jej attitude na spacerku. No i co, będziemy się żegnać. To jest nasza piękna chihuahua. Daj co łuska. Na rączkach nie chcę. Nie, ona w ogóle, właśnie tutaj jest ta rzecz, że ona na rękach... Ona na rękach się zmienia. Ona jest naprawdę jakby miała jakiś Gemini syndrome. Mamy nadzieję, że odcinek i taki content wam się podobał. Przypominamy o naszych mediach społecznościowych. O tym, żeby dać lajka, zostawić subskrypcję. No i oglądajcie podczynania tej małej chihuahuy na bieżąco. Bye! Właśnie jestem z Sisalą na spacerku. Mamy taką smyczkę z Petco. Jest spoko. Wcześniej mieliśmy taką dla małych piesków, która nie jest tym wyciągiem, no i jest totalnie za krótka. Takie coś z Shein na woreczki. No i tam chrupa szuka miejsca wiadomo na co. Tutaj nasza Sisala prezentuje się na wybiegu. Chrupa mądra! Takie ma ubranko. Jest dla nas najbardziej wygodne, my to nazywamy owieczką, no i buciki. Chodzi w nich rewelacyjnie i w końcu nie mamy problemów z czyszczeniem jej łapek. No nie wiem, ja sobie nie wyobrażam wpuszczać na łóżko psa, który kurczę co chwilę jest na podwórku, a teraz jeszcze taka chlapa. Bardzo mądra chrupa, taka chrupa, ojejku, ale sobie skacze. Taka mądra Cisa, dostaniesz smaczka w domku. A teraz szybciutko, szybciutko, hop, hop, hop do domku. Ona wtedy tak skacze, jak się do niej mówi. Tak, szybciutko, szybciutko na łóżeczko. Na łóżeczko wejdziemy. Hop, 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 szybciutko, szybciutko. No, na łóżeczko, czyli na jej ulubione miejsce na ziemi. Tak, Sisa?